Zdrowia, szczególnie dla Żydów ortodoksyjnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz na ostatnim filmiku ten sondaż publiczny ADL, czyli ten Anti-Defamation League, o tym, że Polacy najbardziej na świecie nie lubią Żydów. No bardzo skomplikowany film, no, sfabrykowany można powiedzieć. Było jedno pytanie. No, zachęcam do zadawania pytań, do różnych rzucania różnych idei. No i pytanie było, brakuje pytania. Jak myślisz, dlaczego Żydzi się nie szczepią? No i to jest dobra odpowiedź. Dlaczego Żydzi się nie szczepią? No nie wiem, czy podtekst jest taki, że chcą po prostu przeżyć, kiedy wszyscy inni poumierają od szczepienia, czy po prostu, że się boją. No ogólnie wygląda na to, że się boją. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, z tymi szczepieniami to jest śmiesznie, jak ktoś urodził się w latach 60., 70., 80., no ja nie wiem, do kiedy tam w Polsce szczepiono, ale dużo ludzi, którzy przyjechało do Ameryki, no tak się chodzi na plaży, to ludzie w moim wieku, jeżeli czy kobiety, czy mężczyźni, jeżeli mają na ręku taką sporą dziurę, na prawej ręce czy na lewej ręce, jeżeli mają dużą dziurę, no to od razu można wiedzieć, że w zasadzie to jest to szczepionka po gruźlicy czy po czymkolwiek to tam było, no bo to one się nie goiły. No i nie szczepili w tyłek, nie szczepili gdzieś inaczej, nie dawali tam do ustnie, tylko szczepili po prostu w ramię, bo to najłatwiej było wbić. No i ta blizna jest. No i Amerykanie tego nie mają. Ludzie z Polski na pewno mają. Ja nie wiem, kto jeszcze, czy Ruscy mają, Czesi, czy Niemcy wschodni, no ale Polaków można rozpoznać. No. To jest jedna ciekawostka. Druga ciekawostka to jest to, że Polacy też mieli szczepionki. Jeżeli przyjeżdżali do Ameryki i powiedzmy szli do pracy, czy szli na badania i tam sprawdzali ich na najróżniejsze choroby, no bo to bardzo często była panika, wybuchała w tej klinice, czy w tym miejscu badania, bo się okazywało, że człowiek ma gruźlicę, no, z tego wstępnego, takiego szybkiego sprawdzenia. No to niestety było dlatego, że w Ameryce nie szczepili na gruźlicę, a w Polsce szczepili na gruźlicę i te prądki w organizmie wielu Polaków krążą tam jednak. No i dopiero później następne badanie, takie głębsze, bardziej takie dokładne, pokazuje, że to nie jest aktywna gruźlica, tylko że to jest po prostu ta szczepionka. Także to te szczepionki mają takie dziwne, najróżniejsze, no nie tyle skutki uboczne, co znaki uboczne. No i teraz kwestia jest Żydów, tak? Żydów, oni dużo w miejscach się po prostu nie szczepią. W Nowym Jorku tam ciągle wypadają jakieś epidemie. No bo Nowy Jork to tam jest chyba ze 300 tysięcy tych Żydów ortodoksyjnych. Pamiętam kiedyś jak byłem w Nowym Jorku, to właśnie pojechałem na Williamsburg, żeby robić zdjęcia. No chodzą w tych mają te loczki, nie loczki, te tałesy gdzieś przy tych przy paskach, mycki najróżniejsze w takich hałatach, kapotach chodzą. Niektórzy rabini to takie czapy mieli futrzane, nie wiem, no chyba nie z sobola, no ale chyba też nie z królika. No wygląda to po prostu jak taki sztetl polski w Warszawie na Szmulkach gdzieś, czy w Kazimierzu, no jedna trzecia chyba Kazimierza to była żydowska. No taki przedwojenny po prostu żydowskie miasteczko w środku miasta. Bardzo się denerwowali, kiedy robiliśmy zdjęcia, i krzyczeli, że powiedzmy to nie jest zoo. No trochę mieli racji. Nie patrzyłem na nich jak na zwierzęta w zoo, no, ale to była egzotyka. No i właśnie ci ludzie w tych pewnych rejonach, dzielnicach czy ulicach, no to oni są super ortodoksyjni i z jakiegoś powodu się nie
nie szczepią. No powinni się niby szczepić, dużo rabinów mówi, że powinni się szczepić, no ale jednak oni superortodoksyjni się nie szczepią. No i dlaczego oni mówią? Oni mówią, że Bóg dał, to i Bóg zabierze. No to też jest dosyć ciekawe. No o czym my rozmawiamy? Rozmawiamy o tym MMR, to jest Measles, Mumps i Rubella, czyli odra, świnka i różyczka. No również są też szczepionki na smallpox, czyli na ospę, no i chickenpox, która jest ospa wieczna, no to te ospa i ospa wieczna, to one tam inne mają te przyczyny chorobowe, no pojawiają się choroby wśród grup amerykańskich, no szczególnie emigrantów. Ludzie przyjeżdżają z północnej Afryki, z krajów afrykańskich, no i po prostu przywożą to ze sobą. W Ameryce to zostało wyplenione dziesiątki lat temu, no między innymi Jaime Medina czy polio. Polio to właśnie prezydent Roosevelt miał polio, czyli Jaime Medina. On nigdy nie był pokazywany, jak ze Stalinem był, no to oni siedzieli na krzesłach właśnie dlatego, bo on nie mógł stać, bo byłby wykrzywiony. Wszystkie zdjęcia, wszystkie co było robione, to on właśnie zawsze albo w samochodzie jeździł. Publiczność nie wiedziała, społeczeństwo, obywatele nie wiedzieli, no ale to on był po Jaimem Medinie. No straszna, straszna choroba, to wygina ludzi bardzo. W Indiach, no to zlikwidowali polio, Jaime Medinę, no to ze 3-5 lat temu dopiero. Ja znam dwie Indianki, jak niektórzy Polacy mówią hinduski, no nie każdy jest Hindu, no ale Indianki z Indii. No i dwie troszeczkę są takie wykrzywione, troszeczkę właśnie przez te polio, tak? Także te szczepionki pomagają. No dlaczego Żydzi się nie szczepią? No praktycznie rzecz biorąc wśród Żydów chronić zdrowie to jest obowiązek, to jest coś, co muszą robić, no bo to jest dane od Boga, a nie można zniszczyć tego, co się dostało od Boga. I oni mówią, że powiedzmy, to trzeba się zabezpieczać, tak jak na dachu trzeba zrobić bariery, żeby nie spaść, trzeba przewidzieć, tak? Także to trzeba przewidzieć. No, Żydzi są znani z tego, że nie jedzą pewnych mięs, nie jedzą mięsa i ryb razem, zakazują brania monet do ust, nakazują mycie rąk. Czyli to jest ta podstawowa taka higiena, którą dzisiaj, na dzień dzisiejszy wszyscy rozumieją, ale w czasie średniowiecza na przykład, no to kiedy nadchodziła jakaś czarna plaga, czy ta czarna śmierć, no to obowiązkiem Żydów to było spierniczać z tego miasta, uciekać z tego miasta, gdzie się to zaczyna. No, część to właśnie mówi, że ci, co uciekali, jak uciekali za późno, no to przynosili tą plagę do innych miast, dlatego to też nie było takie wskazane. No ale prawo żydowskie jest takie, żeby się jednak bronić przed tym i zabezpieczać, a szczególnie dzieci. No to między innymi to widać, ta ochrona dzieci to była w czasie II wojny światowej, kiedy Żydzi w getcie warszawskim, czy tam w getcie łódzkim, kiedy Niemcy zabijali wszystkich tych Żydów, no to bardzo duża część tych małych żydowskich dzieci była oddawana do katolickich rodzin, no szczególnie dziewczynek, bo dziewczynki nie były obrzezane, no to trudno tam Niemcom było znaleźć, że dziewczynki są Żydówkami, no i dziesiątki tysięcy tych żydowskich dzieci przetrwało, ale właśnie przez to, że rodzice zdecydowali, że wiedzieli, że Niemcy ich zabiją, hitlerowcy, oni wiedzieli, że policja żydowska, powiedzmy, może ich znaleźć i wywieźć do Treblinki, wiedzieli, że Judenrat im za bardzo nie pomoże, no to te dzieci oddawali na zewnątrz murów, tak? Także te wartość dzieci. No w katolickich rodzinach też dziecko jest rzeczą najważniejszą, jest na takim piedestale, można powiedzieć. No to jest przyszłość, no. W Chinach też można powiedzieć, że dzieci są najważniejsze, a szczególnie chłopcy są najważniejsze, dlatego kiedy komuniści wprowadzili rolę
przepis jednego dziecka, no to właśnie bardzo dużo dziewczynek było zabijanych już po urodzeniu i były zakopywane gdzieś tak na polach, dlatego że dzieci dla odmiany synowie, no to oni przejmowali rolę, no i utrzymywali rodziców. Ten syn to była taka emerytura. Także tam może troszeczkę inaczej te wartość tego dziecka to po prostu było zabezpieczenie na starość. No ale w każdym razie ta Tora, Biblia, ta żydowska mówi, że trzeba się zabezpieczać, trzeba zrobić wszystko, żeby nie zginąć. I co ci ortodoksi mówią? No ci ortodoksi mówią, że to jest powiedzmy krew, że to jest krew i, no i że to jest krew ze skrobanek. To jest największa wśród tych Żydów, to jest zażalenie. No. Obawa, że tu powiedzmy te wszystkie kolonie, te wszystkie te rzeczy medyczne, które były robione, no to 70 lat temu było robione na tych ciałach, czy celach, czy tkankach ze skrobanek, no i że to doszło do dzisiaj, że to ma jakiś tam jeszcze milionowa woda po kisielu, jeżeli można tego tak powiedzieć, że to ma jeszcze te skrobankowe ciała. No i oni się tego boją. No ale to tak jak w Nowym Jorku jest jakaś tam restauracja czy piekarnia, która mówi, że mają chleb 150-letni. Na czym to niby polega, że od 150 lat mają ten zakwas, który ciągle przekładają do następnego. Także że z każdego tego zakwasu biorą tam, no ja nie wiem ile się bierze, 1/10, a 90% nowej mąki i to tak coraz mniej. No ale Żydzi mówią, że tam jest właśnie i ta krew, i cele ze skrobanek. I że to nie jest koszerne. Rabini normalnie, jak im tłumaczą, no to mówią, że w zasadniczo to trudno powiedzieć, że to jest niekoszerne, no bo po pierwsze to nie jest jedzenie, a po drugie no to się nie łyka i nie przechodzi przez żołądek. Co logicznie rzecz biorąc, no to ta czystość, no to wydawałoby się, że to dotyczy powiedzmy też i przez skórę, no bo te lekarze, no ale tak tłumaczą. Część ludzi to tłumaczy nawet dziwacznie, że jeżeli coś się połknie w całości, a nie pogryzie, to nie jest jedzenie i dlatego można połykać w całości rzeczy niekoszerne. No to jest wyjątkowo dziwne, ale Żydzi mają powiedziane, że jeżeli mieliby umrzeć, no to mogą zjeść nawet wieprzowinę, która jest zakazana, no bo to najważniejsze jest, żeby przeżyć. Podobnież w czasie II wojny światowej, to nawet i w tym czasie właśnie Żydzi nie jedli wieprzowiny, pomimo, że mogliby przeżyć. No tak, także to jest tego rodzaju przywiązanie do czy przekonanie o tej religijności. No i to przekonuje tych Żydów ortodoksyjnych, żeby nie szczepili się. W Nowym Jorku zakazali przyprowadzania dzieci, powiedzmy, do szkół publicznych, bo powiedzieli, jeżeli ktoś nie ma szczepionki, no to nie może być w miejscu publicznym. No ale jakiś sędzia liberalny, socjalistyczny zniósł ten zakaz, zniósł te kary $1000 i tak dalej. No jest duży problem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie wierzą, że nikt nie choruje naokoło, no to nic już się nie stanie, tak? No ale to nie na tym polega. Na tym to polega, że po prostu trzeba wyeliminować wszystko. No i wyeliminowano w Ameryce, jakby nie było tych podróży międzynarodowych, międzyświatowych i emigranci by nie przyjeżdżali z chorobami do Ameryki, no to tych chorób by nie było. Większość tych chorób żydowskich, no to jest stąd, że po prostu oni jadą tam do Izraela, spotykają się z tymi dzieciakami naokoło, te dzieciaki są chore, no i oni przywożą to. Ospę powiedzmy wieczną, no to część to w latach 1950, 40, 50, 60, no to tam specjalnie ludzie zarażali, czy tam na różyczkę nawet też zarażali. Nie wiem, jak to z odrą czy świnką było, ale część było takie przekonanie, że jak dziecko zachoruje młodo, no to jak będzie starsze, to
to już nie zachoruje, no bo jak ktoś był starszy, a nie był ani szczepiony, ani nie przechodził niektórych chorób, no to po prostu w wieku starszym umierał. Także ludzie wiedzieli, co się dzieje. W Indiach ogólnie to było też ciekawe, że oni brali strupy z ludzi chorych, powiedzmy na ospę, czy chyba na ospę wieczną, chyba na ospę wieczną, tylko rozcielali te strupy i dawali ludziom, do młodym dzieciom, do połykania tych strupów. No i to w jakiś sposób to była taka szczepionka. No nie było szczepionki, bo szczepionki to trzeba wkłuć. No ale powiedzmy taka dawka zapobiegająca chorobom, czy powodująca to, że te wirusy, te choroby, te najróżniejsze tam rozwijały się w środku w mniejszym stopniu niż w normalnym. Także to są takie ciekawe rzeczy. No, dlaczego ci ortodoksi są tacy hardkorowi? W Washington, nie w Washington DC. Atlantyk, powiedzmy Washington, Nowy Jork. Tu jest Pacific, Kalifornia, Seattle, no to właśnie Washington DC, Washington State, to tutaj jest pod Kanadą od Pacyfiku, a Washington District Columbia, no to jest stolica, to jest inny Washington, ale właśnie tutaj nad Kalifornią jest Oregon i Washington, to tam jest bardzo dużo różnych liberałów, którzy powiedzmy uciekli od cywilizacji, budują tam najróżniejsze domy z bali, gotują, mają jakieś wychodki tam w krzakach, prądu nie używają. Teraz właśnie też zaaresztowali dwójkę rodziców, no bo jedno dziecko umarło, a dwoje była niedożywiona, miała anemię, no bo po prostu rodzice zdecydowali w dorosłym wieku, że będą wegetarianami, czy kompletnymi weganami, no i dzieci w zasadzie karmili też bez mięsa, no a każdy normalny człowiek wie, że żelazo jest potrzebne, żeby nie mieć anemii, no i każdy normalny wie, że jest żelazo krwiste i żelazo niekrwiste, można w szpinaku, w innych fasolach, orzechach i innych takich wynalazkach z krzaczorów mieć żelazo, no ale ono jest, potrzeba go zjeść dwa razy więcej, no i jest trzy razy mniej przyswajalne, tak, także żelazo z krwi, no to jest najważniejsze, żeby ta hemoglobina była, żeby to wszystko jakoś tam działało, no to musi być z mięsa. No i zaaresztowali rodziców, dzieciaka ci rodzice pochowali, dwoje z wycieńczonych, no ale to są tacy wariaci, tam nie wiem, czy oni byli ortodoksyjni, czy nie, no ale to przypuszczalnie dzieci hipisów, no i sami do tego stopnia się doprowadzili. Weganie też wariują nawet ze swoimi zwierzętami, z kotami, z psami, zamieniają swoje koty i psy na weganów. Koty po takiej diecie bezmięsnej, no wiadomo, że w tym jedzeniu dla kotów, no to jest tam produkt mięsno, nie tyle pochodny, co mięsno wyciśnięty z kości, odszarpany jakiś tam krowa z oborą jest w tym wszystkim, no ale jest jakieś krwiste, także to wszystko ma jakieś tam tą krwistość w sobie ma, ale te koty podobnie żywione tymi krzaczorowymi jedzeniami tracą instynkt do polowania. Te koty, które przynosiły myszy czy ptaki z zewnątrz, z dworu, to po tej diecie właśnie warzywnej zatracają z jakiegoś powodu instynkt polowania. Także są ludzie nienormalni, są ludzie dziwaczni, są ludzie, którzy sami się wykańczają. No i wśród tych ortodoksów kolportowane są te wszystkie gazetki, książki, są spotkania na temat tej niekoszerności tych szczepionek, na temat tych skutków ubocznych. No to wszystko jest, to jest wszystko
idiotyzm. No wiadomo, że jeden tam na tysiąc będzie miał skutki uboczne, jakieś takie no nieśmiertelne, jeden na 100 000 będzie miał skutki śmiertelne, no ale ta odpowiedzialność, rób to co inni, nie rób drugiemu co tobie niemiłe i ty kochaj bliźniego swego, no to 3 wśród Żydów, 3 wśród katolików, no to powinno obowiązywać, tak? To jest jakaś taka odpowiedzialność grupowa i przy tych szczepionkach, kiedy jest 97% efektywności, no to znaczy, że 97% ludzi uodporni się, no 3 się nie uodporni, no ale co można zrobić? Jeżeli wszyscy wezmą, no to jest lepiej, żeby 3% nie miało odpowiedzialności niż nikt.